Dzień dobry, Tomasz Raczek. Zaczynamy zero ekranowe. Najpierw będą wiadomości ze świata filmu. Potem będzie Michał Lipiński. z Ponarzekajmy o filmach i będziemy mówili o czerwonych makach, potem recenzję filmu z Netflixa pod tytułem Mocny temat na temat tego, jak książę Andrzej próbował się bronić przed oskarżeniami o pedofilię w czasie wywiadów BBC i poległ całkowicie. Potem o filmie. Czerwone niebo nie mylić z czerwonymi makami w filmie, który wchodzi do kin. No i na końcu Box Office. Zapraszam. Głównym sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy Philips AmiLite TV. Uwaga, uwaga, dobra wiadomość. Są wiadomości na temat filmu drugiej części Jokera. Tytuł tego filmu będzie brzmiał: Joker Folie AD. No i w tym filmie, jak wiemy, obok Joaquina Phoenixa będzie Lady Gaga. Pojawił się pierwszy trailer tego filmu i ja jestem zachwycony tym trailerem. Okazuje się, że wywiąże się relacja pomiędzy Feniksem a Lady Gaga w więzieniu. Jak to dokładnie będzie, no to oczywiście jeszcze nie wiemy, ale będzie też tam miejsce na miłość. będzie też na muzykę. Todd Phillips, reżyser i scenarzysta tego filmu, powiedział, że co prawda to nie będzie musical, ale blisko, bo będzie bardzo dużo muzyki. Jakoś to mi trudno sobie na razie wyobrazić. Joker w roli prawie musicalu. W październiku dowiemy się, co z tego wyszło, ale yy, mój apetyt rośnie. What the world Ja już mówiłem wcześniej, że zapraszam wszystkich, a nawet wysyłam do kin na film pod tytułem Civil War. On już jest w kinach i naprawdę jest wart obejrzenia. Pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych może wybuchnąć wojna domowa, taka jak kiedyś była wojna secesyjna, gdy walczyła północ z południem. Może zagrożony być Waszyngton, może zagrożona być pozycja prezydenta. No, sprawa bardzo poważna. Trochę to jest fiction, political fiction, trochę futurystyka ale trochę właściwie to jest blisko. To, to, to się właściwie może wydarzyć. Dlatego ten film bardzo, bardzo jest ważny. Jego bohaterami są dwie fotografki, fotoreporterki wojenne. I dlatego mam dla Was informacje, chyba ciekawe, o których warto pamiętać, idąc na ten film. Bo, bo jeśli się o nich nie wie, to się może na różne rzeczy nie zwracać uwagi. Otóż tam jest odwołanie do żyjącej i sławnej fotoreporterki wojennej, która nazywała się Lee Miller. Jest taka scena, kiedy ona się znajduje w Wannie. Otóż to jest odniesienie do prawdziwej sceny, do prawdziwego wydarzenia. Otóż Lee Miller sfotografowała się w Wannie Hitlera. I to, to, był, to, to było zdjęcie o niezwykłym przekazie. Fotografia. W Wannie Hitlera, w której się zawierał cały bezsens politycznego zawirowania wojennego, które przez tego człowieka zostało wywołane. Była tam też sesja modowa w filmie, i ta sesja modowa z kolei odnosi się do tego, co Lee Miller wymyśliła. Ona też zrobiła sesję modową na tle ruin wojennych. I to była bardzo sławna jej instalacja, właściwie mogli byśmy powiedzieć. Jest też odwołanie do innego fotografa, bardzo sławnego, który się nazywał Robert Kappa. I on y, 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 zrobił takie zdjęcie, nagradzane bardzo y, wiele razy pod tytułem The Fallen Soldier. Udało mu się na tym zdjęciu y, y, uchwycić moment, kiedy y, migawka strzela dokładnie w tym momencie, kiedy pada wystrzał z broni. I to zostało zarejestrowane. Na zdjęciu. Te odwołania są w filmie pod tytułem Civil War, i kiedy będziecie oglądali ten film, to pamiętajcie o nich. Dużo się zmienia nie tylko w świecie filmu, ale także w świecie biznesu filmowego. Są takie targi filmowe, na których kupuje się repertuar i dla telewizji, i dla platform streamingowych. Jednym, jednymi z najsławniejszych takich targów są targi w Cannes, które nazywają się MIPTV i są organizowane od 60 lat. I wyobraźcie sobie, że. One mają się ku końcowi. Nagle ludzie przestali przyjeżdżać do Cannes, żeby kupować nowe programy, nowe filmy telewizyjne. Ponieważ technologia i świat tak się zmieniły, że po prostu handlowcy nie chcą przyjeżdżać. Chcą oglądać te filmy w postaci networkingu, różnych pokazów właśnie w necie. A jeżeli już spotykać się... To nie po to, żeby handlować, czyli, czyli takie targi ze stoiskami w ogóle już odpadają. W tym roku na NIP przyjechało tylko 40% tych wystawców, którzy normalnie przyjeżdżali. No i kombinują twórcy, co tu zrobić, twórcy tych targów wymyślili, że trzeba je jakoś połączyć z tym miejscem, gdzie handel idzie najlepiej. I tym już nie jest Cannes, tylko Londyn. Dlatego od przyszłego roku powstaje MIP, Londyn. I tam właśnie y, będą się odbywały już nie y, y, targi jako takie, tylko pokazy i spotkania autorskie w najbardziej luksusowym hotelu londyńskim Savoy. Bardzo to wygląda ciekawie, no i oczywiście większość spotkań w postaci konferencji internetowych. Bardzo to wygląda ciekawie, a najciekawiej wygląda to, że ci, którzy będą chcieli w przyszłym roku jeszcze skorzystać z tych upadających targów w Cannes, po to, żeby chcieli tam zajrzeć i z Londynu przy, przy, przylecieć, dostają w prezencie darmowe przeloty samolotem do kan, od organizatorów kan, po to, żeby ich ściągnąć na lazurowe wybrzeże. No, koniec świata. Na targach MIP TV w tym roku jednak coś ciekawego zostało pokazane. Do najciekawszych propozycji należy cykl dokumentalny Toma Hanksa. On jest t, współtwórcą i narratorem serii filmów y, dokumentalnych poświęconych dzikiej przyrodzie Ameryki. Nazywa się ten serial The Americas i podobno w rewolucyjnie doskonały sposób pokazuje przyrodę y, y, no, Taką, jakiej dotąd nawet na najlepszych filmach National Geographic nie mogliśmy oglądać. Film był realizowany przez pięć lat i zorganizowano, żebym nie pomylił, 180 ekspedycji filmowo-naukowych, żeby mógł powstać. The Americas Toma Hanksa wchodzi na ekrany. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie w Polsce dostępny. A skoro mówiłem o Cannes, no to jeszcze o festiwalu filmowym w Cannes, który odbędzie się w maju, w tym roku, jak co roku, i ten festiwal ma się całkiem dobrze, mamy już pierwszą złotą palmę która zostanie wręczona, to będzie honorowa Złota Palma dla George'a Lucas'a. W podziękowaniu za jego twórczość, ale przede wszystkim za jego e, hollywoodzką sagę Gwiezdnych Wojen, którą uważa się no, za, za, za wielkie osiągnięcie w historii kina. Będzie jeszcze coś ciekawego w tym roku, tym razem w konkursie. Swój najnowszy film zaprezentuje wielki mistrz, czyli Francis Ford Coppola. Ten, który stworzył między innymi Ojca Chrzestnego czy Czas Apokalipsy. W tym roku zaprezentuje film, o którym się mówi, że może być jego ostatnim filmem, bo sam Coppola ma 85 lat, pod tytułem Megalopolis. I to jest film znowu science fiction, futurystyczny, znowu o końcu naszej cywilizacji, o tym, że się zawala nasze status quo, nasze życie i co będzie dalej. Ciekawe, jak taki mistrz, który już czas apokalipsy jeden ma za sobą, jak pokaże tę nową apokalipsę w filmie Megalopolis w konkursie festiwalu w Cannes w tym roku. Czas na Trybunał Recenzyjny. Dzisiaj Michał Lipiński, ponarzekajmy o filmach, w roli adwokata, ja będę prokuratorem, a podsądnym będzie film Czerwone Maki, czyli polski film patriotyczny, opowiadający o bitwie pod Monte Cassino, czyli legenda, absolutnie legenda, Polskiego, polskiej walki w czasie II wojny światowej. Wygrana bitwa, czyli bardzo ważna. I na dodatek legenda wzmocniona dużym piśmiennictwem związanym z Monte Cassino. Ja pamiętam i wychowany byłem jeszcze na wielkiej takiej książce Melchiora Wańkowicza. Monte Casino właśnie. On był korespondentem. Tutaj możemy zobaczyć też dziennikarza w tym filmie. Więc najpierw cię zapytam, Michał, czy ty... Nie zapytam cię, czy czytałeś Monte Casino. <laughs> taka wielka księga, mało kto przez to przebrnął, ale co ci mówi nazwisko Melchiora Wańkowicza? Czy, czy spotkałeś się z nim? Spotkałem się, aczkolwiek nie czytałem. Chociaż nie, że nie czytam grubych książek. Właśnie Szoguna skończyłem, a propos serialu. E, natomiast co do Melchiora, no to e, f, nie wiem, co mogę powiedzieć. Tak naprawdę teraz się czuję jak... Więc to nie, w, ja cię nie chcę w, w, w liceum. To nie chodzi o to, że ja że cię tutaj egzaminuję, tylko dla mnie i dla, dla ludzi, z mojej, ludzi z mojego pokolenia to była legenda. Melchior hmm. Wękowicz, właśnie taki wybitny dziennikarz, który był też korespondentem wojennym, ale potem pisał mnóstwo Książek z całego świata był niesłychanie niezależny. Przez chwilę mieszkałem na ulicy Melchiora Wańkowicza. To wszystko... ja niedaleko Monte Cassino, więc tutaj no, jest a, a, takie no, wiesz, Więc krótko mówiąc, to jest to, co w głowie wiesz, jest w momencie, kiedy idziesz do kina mhm. na film, to, no to każdy ma trochę inny ładunek w sobie. I w zależności od tego na pewno też odniesienia i konteksty. Najpierw zacznę od oskarżenia. Skoro ja mam być prokuratorem, to powiem Ci, że ten film nie podobał mi się yy, bardzo. Nie podobał mi się, a nie podobał mi się dlatego, że ja widzę w nim pewną manipulację polityczno-patriotyczną. To znaczy, mam takie kalkulacje, nawet bardziej niż manipulacje, że ktoś sobie wziął na kartce, wiesz, narysował biznesplan i powiedział, na tym możemy zarobić. To jest, jest takie polecenie z ministerstwa, żeby taki film wykonać. W związku z tym wykonujemy, dostaniemy państwowe pieniądze na to, dużo pieniędzy, dostaniemy więcej pieniędzy niż inne filmy. I tylko trzeba teraz napisać ten scenariusz, trzeba kurczę, jakoś te pieniądze zużyć, trzeba ten scenariusz. I ten scenariusz się pisze potem tak, jak on w filmie wygląda, po łebkach, postacie są papierowe, nie ma tam w ogóle ani jednego człowieka. I powiem nawet tak, nie czuje się bitwy, nie czuje się krwi, wszystko jest ani potu, ani właśnie nie ma tego Melchiora Wańkowicza, który opisując Monte Cassino dawał podstawy takiej narodowej du Wiesz, że jakimi my jesteśmy, my Polacy, ludźmi. Że I bohaterscy, i, e, i tacy umiejący współpracować ze sobą, i oddający swoje życie nie tylko za swoją przyszłość, ale za życie innych. E, wszystko to było w takiej szlachetnej formule. Dlatego się powołałem na Wańkowicza. I nagle tutaj, zamiast Wańkowicza mamy Krzysztofa Łukaszewicza, który napisał scenariusz i wyreżyserował ten film. I wiesz, różnica skali od Wańkowicza do Łukaszewicza jest taka, jest po prostu taki zjazd, że mnie boli brzuch od tego. Jako najgorszy adwokat w historii muszę się głównie zgodzić, ale zaraz będę bronił filmu, żeby nie było. Tylko powiem, że ja znowu wszedłem w ten sens ze swoim innym doświadczeniem. Może nie tutaj z panem Wańkowiczem, jak widać, muszę nadrobić lektury. Natomiast, tak jak zresztą już wspominałem na swoim kanale na YouTubie, miałem takie osobiste doświadczenie z Monte Cassino, że 15 lat temu, mniej więcej, jak byłem. Właśnie pod Monte Cassino, zwiedzając mm. Włochy z moją to mamą. Ale masz przewagę nade mną, bo ja nie byłem naprawdę. Jest to niewielka podróż. przewaga, ale <noise> wydaje mi się, że jednak literatura może więcej pomóc niż zobaczenie no de facto kilku pagórków. Ale miałem bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ przypadkiem z wycieczką wpadliśmy na przypadkowego dziadka, który akurat sobie szedł obok nas i usłyszał język polski i odezwał się do nas i okazało się, że był to jeden z Polaków, który walczył pod Monte Cassino. Wrócił po tych tam 65 latach. Mieliśmy szybką scenę, gdzie ja płakałem bardzo i wszyscy tam naokoło też byli wzruszeni, ponieważ no, opowiadał łamaną polszczyzną, angielszczyzną z amerykańskim akcentem o tym, że ich zdradzili, że potem nie mógł wrócić do kraju. Trochę rzucał takich ogólnych sformułowań, gdzie ta bitwa tu jak wyglądała. Nie wiem tak naprawdę, jak on mógł te pagórki rozpoznać po 60 latach, ale widać było w nim tyle emocji, że oczywiście udzieliły się nam, więc to był taki mój bagaż wchodząc do tego filmu i też dużo bardziej emocjonalne doświadczenie niż sam film, ale no jako, że mam go bronić, no, czy płakałeś na tym filmie? Czy się wzruszyłeś tak, jak przy spotkaniu z tym y, starym wiarusem? Nie. I jeśli mam e, jakkolwiek odeprzeć ten argument a propos scenariusza mm -hmm. i właśnie tego pisania pod pewną tezę, taką polityczną, e, ja to nazywam pisaniem dla szkół, bo to jest dla mnie taki film, że szkoły pójdą, jest dosyć prosty scenariusz, jest młody bohater w centrum, który przechodzi jakąś przemianę, i to jeśli mam się doszukiwać plusów i tego, że tutaj pan Łukaszewicz coś próbował, to po pierwsze. Dotrzeć właśnie może do młodszej widowni poprzez zdanie protagonisty, który jest młodszym człowiekiem, który ewidentnie na starcie filmu e, uważa, jak sam mówi, za frajerów tych, co giną, i nie chce w tym brać udziału. Ja tylko powiem, że to jest Jędrek Zachorski. Ta postać się tak. nazywa i że gra go Nikolas Przygoda. Przygoda, dokładnie. E, który w ogóle zaczyna trochę jak Indiana Jones w pierwszym akcie, jak taki Sindbad tam kradnąc leki, ale później już mamy ten wątek. E, <laughs> Ale widzisz, jak to mówisz, to mówisz to jako zaletę czy jako wadę? Bo jak tobie się kojarzy to z jakimś filmem hollywoodzkim, i mnie też i zaraz o tym powiem, to ja to widzę jako wadę. To znaczy, że ktoś znowu, żeby, żeby mną skuteczniej manipulować, korzysta z chwytów amerykańskich, tylko moim zdaniem niezdarnie strasznie korzysta. Bo wiesz, wziąć coś, kupić coś w sklepie z drugiej ręki, second hand hollywoodzki, to każdy głupi może za 6 zł. Tylko potem zrobić z tego, そう。<coś. S 2> <laughs> To znaczy tak, i jeszcze w tym pierwszym akcie mógłbym się doszukiwać jakichś aspektów pozytywnych, e, potencjału na przyszłość tej historii, że mamy jakieś bohatera, który coś. E, mamy jego przeszłość, która lekko jest zabudowana, jest oczywiście tragiczna, e, ze względu na to, że oni musieli uciekać i z łagrów i przez pół świata dotrzeć do tego Monte Cassino. No tak bo to jest armia Andersa, która się wywodzi z tych właśnie rozbitnych, wyciągniętych z Rosji. Oni przeszli przez Bliski Wschód. Tak, i co, co w ogóle jest bardzo Europy. ciekawym. Aspektem całej tej historii, prawda? I tam można by pewnie milion filmów naokoło tego nagrać, co oni tam robili, jak to wyglądało, jak się odnaleźli w tej rzeczywistości, co myśleli o tym, gdzie idą i za co będą walczyć, już szczególnie, że potem. E, zostali w tej kwestii zdradzeni, i, i tak dalej. No, jest tutaj milion rzeczy, które można by poruszyć, i rzeczywiście one są bardzo po łebkach poruszone, a wątek przechodzi w trójkąt miłosny, który myślę, że żadnemu z nas się nie podobał. Natomiast powiem z takich plusów, jak już mam, się, mam być najgorszym adwokatem, ale jednak adwokatem, <grych> że podobało mi się to, że ten protagonista w ogóle przechodzi jakiś charakter ark, że on w ogóle ma jakąś drogę, jakikolwiek dynamizm, nawet jeśli on jest wyegzekwowany w sposób. Nie najlepszy, <noise> i w ogóle coś się zmienia w nim. A to, co się w nim zmienia, nie wiem, czy tutaj chcemy spoilerować, ale mówiąc ogól, bardzo takimi ogólnymi mm -hmm. spostrzeżeniami, e, jest to coś, co ewidentnie reżyser i scenarzysta filmu, właśnie w ramach tej politycznej wiadomości, chce mocno wcisnąć tym dzieciakom, które potencjalnie, te takie piętnastoletnie dzieci w kinie, mogą też sobie myśleć: O, bez sensu ginęli, to głupie i tak dalej, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości, pozbawionej na takich problemów, przynajmniej przynajmniej póki co u nas. Nie wszędzie. No, ale wiesz co, nie zgadzam się, bo właśnie jesteśmy w czasie wojny. I ta wojna ze wszystkich stron nas otacza. Już nie mówię o filmie Civil War, który pokazuje, że za chwilę ta wojna może być, może być <grym> nawet w Stanach Zjednoczonych i może być domową wojną. I, czyli różne formy wojny właściwie nas osaczają, a taką prawdziwą wojnę mamy za tuż za granicą. Ja się w pełni Wobec zgadzam. tego to jest kompletnie inna sytuacja niż na przykład moja, kiedy ja byłem w wieku kilkunastu lat i wtedy naprawdę nie było mowy o wojnie, bo to jeszcze wszyscy tak drugą wojnę światową pamiętali, że, że się po prostu bali kolejnej wojny. A dzisiaj ta wojna jest dużo bliżej, dlatego wydaje mi się, że taki film jest dużo, też dużo ważniejszy teraz. On ma większą rolę do spełnienia. No Myślę, że to prawda i znowu jako najgorszy adwokat nie za bardzo mogę I... go obronić, ponieważ można było te kwestie poruszyć dużo lepiej, dużo głębiej. E, jedyne co mówię, że gdzieś tam ten główny bohater przechodzi jakąś przemianę i na koniec filmu e, są pewne wnioski, które jak rozumiem pan Łukaszewicz chciał zmotywować wszystkich do stwierdzeń, że warto umierać za ojczyznę i nie nazywać tych bohaterów frajerami. Natomiast tak, jest to wszystko poprowadzone niezgrabnie. Dodam inny plus, taki pół żartem, pół serio, że CGI-owy miś Wojtek wygląda lepiej niż nasz klasyczny Smoku Smoku z Wiedźmina sprzed 20 lat. Tak, słuszne, tak, z tym się zgadzam. Widziałem różne opinie w necie, że tam, może fatalne CGI, ale powiem szczerze, że nie, no jak dla mnie wyglądał akceptowalnie, jak na no taki element powiedzmy. Tu się zgadzam, to jest trafny argument, ale zaraz przerobię ten twój trafny argument broniący Łukaszewicza na negatywny argument przeciwko niemu. Otóż kiedy oglądałem ten film, to nagle zrozumiałem, jaki jest problem Krzysztofa Łukaszewicza, który miał doświadczenia już całkiem takich udanych filmów wojennych. Karbala chyba najbardziej zwróciła na niego uwagę. I ja już teraz wiem, na czym polega jego problem. Widzisz, żeby... Stworzyć film to trzeba mieć różne umiejętności. Między innymi umiejętności warsztatowe, rzemieślnicze, posługiwania się różnymi narzędziami służącymi do budowania filmu. Ale trzeba mieć także zdolność do czegoś, co się nazywa w świecie Big Picture. To znaczy, żeby zobaczyć całość ze wszystkich stron, żeby panować, żeby być takim demiurgiem, czyli stwórcą tego świata przedstawionego w filmie. Do tego trzeba mieć pewną jakby tu powiedzieć, intelektualną i artystyczną jakość i wielkość. I tej nie ma. Dlatego uważam, że Krzysztof Łukaszewicz nadaje się nie na reżysera, tylko na drugiego reżysera. On mógłby być dobrym drugim reżyserem u jakiegoś lepszego reżysera, ponieważ on, jemu dobrze wychodzi robienie tak zwanych stałych elementów gry. Czyli właśnie zleci mu się zrobienie sceny walki jakiejś. To on to zrobi. Dlatego, że je, po pierwsze jego to kręci, po drugie on już ma wdrożoną umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, on to wykona. Ale on wtedy będzie dobry, jeśli wykona coś, co mu ktoś każe. Natomiast on nie ma w sobie zdolności stwarzania świata czy stwarzania opowieści. A tu zrobił to, co mu kazali w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo ten film w części był sfinansowany, w sobie, przez Ministerstwo Kultury. I to hmm. są takie klasyczne... Ty, 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 z, za, przykład tego. Wiesz co, za komuny, to za takie pieniądze z ministerstwa robiono e e wielkie koncerty e pamięci rewolucji październikowej, albo poświęcone Leninowi. To były takie wielkie produkcje państwowe, państwowo jak się wtedy mówiło, za państwowe pieniądze realizacja polityki kulturalnej państwa. I to było, wiesz, w poprzedniej władzy, w poprzednim okresie te patriotyczne wątki miały być bardzo realizowane, tylko były realizowane szybko, nie z udziałem najbardziej utalentowanych ludzi, za wszelką cenę. I dały efekt no, taki jak Czerwone Maki, który mnie zawstydza po prostu. Idę na ten film i myślę sobie, Jezus, Maria, ludzie, Polacy, pokażmy światu, to tu Wajda się urodził, tu się y, 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 Zanusi urodził, Kieślowski, no, na miłość Agnieszka Holand, po, y, pokażmy światu, że i takie filmy umiemy. Dlaczego to ma być takie dziadostwo? Jeszcze no? do tego dodam, że jak popatrzymy na operatorów i inne filmy wojenne hollywoodzkie, które uważam za fantastyczne, szczególnie pod tym względem wojennym. Szeregowiec Ryan, Helikopter w ogniu, czyli też Paweł Miridziak i pan Janusz Kamiński, czyli też Polacy za kamerą. Oczywiście tam można powiedzieć zawsze, że inny budżet. Czyli nie można ale... powiedzieć, że Polacy nie potrafią tak. Nie, zrobić. no jak najbardziej. Oczywiście budżet wiadomo, że jest ograniczeniem, ale <laughs> ja się w pełni... <laughs> Co Jestem słabym adwokatem, <laughs> bo ja się w pełni zgadzam. To znaczy... Zawsze no... możesz powiedzieć, nie przesadzaj. <laughs> nie jest to tak źle. Nie no, moja ocena wiem, że punktowa, jak na koniec rozumiem, że do niej przejdziemy, będzie tyćkę wyższa, więc mogę uczciwie powiedzieć, że no może ja bym aż tak nie przesadzał i widuję w polskiej kinematografii gorsze filmy na co dzień. Tak naprawdę największym plusem tego filmu dla mnie było to, że jest on taki w tej całej nudnej, prostej konwencji pisanej właśnie od góry, jako to, co to ma być e, takie patriotyczno... Proste, niegłębokie. na no takie po linii na takie, bazie. Tak, być. takie bardzo oczywiste z jakimiś tam wątkami jest i trójkąt miłosny, bo to właśnie tak jest tam w Hollywoodzie czasem, że jest jakiś trójkąt miłosny, więc musi być, jest młody chłopak i ten. jakiś wątek rodzinny. Tak naprawdę no, wszystkie te wątki są niewykorzystane i tak naprawdę brakuje takiej wizji. No niestety pan Łukaszewicz nie jest ani Krzysztoferem Nolanem, ani Denis Wilnewem, żeby to był taki projekt, że on ma jakąś wizję. Tylko jest to taki bardzo prosty. Poszli na te pagórki, nakręcili kilka dosyć średnio wyegzekwowanych wątków, właśnie dramatycznych, powiedzmy, z bardzo prostą wiadomością. Pokazali trochę tragedii wojny. Na koniec nakręcili przeciętne sceny akcji. I przeciętne to już z mojej strony pochwała. I tak naprawdę. No Ale to... zobacz, jakie tam są błędy taki konkretny. Pokażę ci błąd, który mnie strasznie wściekał. Otóż w pewnym momencie, to jest bardzo bardzo ważna moim zdaniem scena, na, na, na początku filmu, generał Anders i tam cała narada generalicji yy, no, zaczynają obmyślać strategię tej yy, bitwy pod, o Monte Casino I mają taką makietę tych pagórków, które widziałeś. I to taka wiesz fizyczna, Fizyczna makieta, duża, dookoła niej oni tam się ustawiają i myślą. I teraz myślę sobie, och, fantastycznie, to ja teraz nareszcie zobaczę, jak to było, pokażą mi, no, jak, na czym polegały... Zdiuansują tą taktyczną sytuację. A zwizualizują tak, tak, wiesz, także, tak. tak, że zobaczę. I nagle się okazuje, że ta makieta jest udawana. To znaczy, to, to nie jest tak naprawdę makieta, ona jest nieopisana, nie pokazana, nie ma żadnych zbliżeń, nic się na tej makiecie nie dzieje. Widzimy jakieś smętne skrawki tej makiety, czyli ona jest po to tylko, ona jest fałsz... znaczy ona jest udawana, no udawana. I udają, że, że coś oglądają, bo w rzeczywistości na tej makiecie tego nie ma. Jest stracona okazja, żebym ja zobaczył jak została wymyślona ta bitwa. Gdzie, z której strony oni mieli nacierać, kto się bronił i tak dalej. Porządnie, żeby to pokazać. No, skoro już jest makieta, no to pokażcie. Wytłumacz mi teraz, jaki jest sens w ogóle tej sceny, skoro nie ma, ta makieta nie działa? Co potem owocuje zresztą tym, że w scenach akcji też poza małymi momentami tak naprawdę nie do końca wiemy, co się dzieje, jeśli chodzi o zagrożenie wroga, poza takimi bardzo ogólnymi rzeczami, które każdy na chłopski rozum wie, że jeśli ktoś się okopał na wzgórzu, to pewnie ciężko jest je zdobyć, przechodząc przez wąski, prawda, termopile style tak, <laughs> przesmyk. Tak. Ale jeśli chodzi o. Ja to mówię często o filmach akcji, nieważne czy wojennych, czy to będzie John Wick i będą się bić w trzech w pomieszczeniu, ale właśnie taka ogólna logistyka, taka struktura scen akcji, gdzie rozumiemy, kto skąd atakuje, dlaczego, jakie no. są poziomy mocy, jakie jest zagrożenie, dlaczego ten element jest trudny, ten, to wszystko jest i na jakiej podstawie to na no nawet decyzje, w Napoleonie to było pokazane w nie, nie najlepszym filmie. Też nie jestem fanem. <laughs> A, aczkolwiek. Ale no, to akurat no, tak. było pokazane. Akurat, bo... akurat to, to, to tak skrótowo pokazano. Zali. Aczkolwiek, yy, no tutaj właśnie tak, brakuje tego. Ja się śmiałem w mojej recenzji, że takim naj, najbardziej zrozumiałym taktycznie momentem jest, jak muszą podjechać pod tą górkę, jest tam 20 stopni, i oni mówią, że to jest. Nie damy rady podjechać. A, za stromo. Tak, za stromo. mówi, nie damy rady podjechać te 20 stopni pagórka. Ja mówię, dobra, wreszcie rozumiem scenę na akcji, na czym polega, że i <laughs> pagórek okazuje się najbardziej wyjaśnionym przeciwnikiem. To jest też ten brak perspektywy w ogóle Niemców w filmie i. Tak, to nie ma Niemców. W tych niektórych scenach, tych takich bardziej w drugim akcie, jak oni gdzieś tam chodzą z postacią Leszka Lichoty po tych liniach frontu, tam niby przeprowadzać wywiady, co też jest zmarnowanym wątkiem. Bo on tam... To jest taki niby Melchior Węka. No tak, tak, jako że on tutaj też tam prawie nic się nie dowiaduje, poza tym, że co robicie, I jakieś jedno zdanie i trochę brakuje też, bo jego perspektywa mogła właśnie zniuansować całą tą sytuację, mówienie o prawdzie wojny i tak dalej. Ale już abstrahując, te sceny jeszcze rozumiem, że nie widać wroga, jakiś snajper czy jest jakieś takie zagrożenie, nie wiadomo skąd. To no ro... po teniości, no nie, ale... nie pokazujemy, więc robimy z tego, że to tak, tak miało być. Ale to jeszcze ale... w tej scenie, jak do nich snajper strzela, to rozumiem, ale później jak jest ten atak i no, ten atak przypomina trochę lądowanie w Normandii, gdzie... Muszą iść, prawda jak na śmierć pod górkę. No brakuje tej perspektywy szerokiego planu. Poza tymi jakimiś szejkikami z bliska, z tą taką personalną perspektywą atakujących, gdzie widzimy, prawda, że tam gdzieś kule przylatują, ktoś obok pada i on się przewraca. No, brakuje jednak jakiegoś szerszego planu, i chociażby tych Niemców w bunkrze, żeby było widać, gdzie są ci Polacy, co atakują, z której strony, dlaczego to jest ważne. No brakuje. To, a a naj, najlepszy adwokat. No ale nie, ale, ale wiesz, stara się jednak cały czas jakoś zachować takie przyjazne spojrzenie. Mogę powiedzieć, że lokacje są nie najgorsze moim zdaniem, że jak na taki film. E... Zgadzają się z tym, co widziałeś. No po tak, ruchu. znaczy wydaje mi się, że popatrzyłem, że w kilku krajach kręcili, że to chyba chorwackie pagórki udają tą no ale to podobne geograficznie miejsce. I to wydaje mi się, że tak ta lokacja, te stroje, te trzy czołgi na krzyż nie były zbyt. E... <laughs> Nie były. Może... Ja, się zamienimy miejsca. Ja, w tytule mojego kanału jest: Ponarzekajmy. No ja muszę... Nie no. Staram, staram się powiedzieć, że widziałem filmy w gorszych lokacjach, gdzie pachnie green screen nawet tym Hollywood za 200 milionów, te wszystkie jakieś tam okay. ant Quantum Age, gdzie. Michael Douglas wychodzi na green screen i nie wie co mówi w ogóle jakiś naukowy mambo jumbo no tutaj przynajmniej ubrali ich, wysłali ich w chorwacką jakieś pagórki na prawdziwym słońcu w prawdziwym mundurze przynajmniej chociaż trochę odczułem że może jestem w kinie historycznym, że odczuwam jakiś realizm tej sceny. Michał, a czy ty słyszałeś o tej aferze, która się rozkręca wokół filmu Czerwone Maki? To pan Bogusław Job, producent, oskarżył Łukaszewicza i producentów filmu Czerwone Maki, że oni mu podpieprzyli pomysł, czyli oskarża ich o plagiat. W ogóle ten film miał nie wejść do kin, bo, bo tego się Bogusław Job domagał, żeby wstrzymać dystrybucję filmu. No, ostatecznie jednak film mamy w kinach, ale on oddaje sprawę do sądu. Mówi, że tam o miliony będzie się prawował, bo podobno to było tak, że on napisał najpierw scenariusz filmu Anders. Z tym scenariuszem zwrócił się do Łukaszewicza no, sądząc, że on mógłby zrealizować. Łukaszewicz się tym zainteresował. Przez kilka miesięcy nad tym pracowali. I po urwał kontakt. I urwał się kontakt, tak. tak czy A potem nagle po, po iluś miesiącach wystąpił z własnej tym scenariuszem filmu Czerwone Maki, który, jak mówi pan Job, jest oparty na fragmencie jego scenariusza filmu Anders. No, nie wiem, co o tym powiedzieć, bo też czytałem ten artykuł, ale co mogę powiedzieć? No powodzenia w sądzie, no bo to taka sprawa, którą no, warto wyjaśnić. I takie brudne zagrywki gdzieś tam z jakimiś dofinansowaniami nie są. Nie jestem fanem takich sytuacji i plagiatów, a w ostateczności może, jakby mu się udało wygrać, zrobił własną wersję i zrobimy hashtag tak. release the jobcat. Tak, jak było z Dywizjonem 303. No tak, też były. też Dokładnie, też. były podobne historie. A tu jest je, jeszcze pani Anders, y, tak. która jest polityczką jest, tak, y, Pisu, PiSu. I <laughs> która początkowo y, wspierała ten projekt filmu pod tytułem Anders, a potem jak powstał projekt filmu Czerwone Maki, to się wycofała. Nawet zakazała y, powoływać się na nią y, Jobowi i on też y, y, no, skarży się z tego powodu. Klasyczna polityka wchodząca na doświadczenie taki na niestety. No ale co ja mogę powiedzieć? Czy film jest wart takich emocji? <głos》>, emocji, kłótni i batalii sądowych? No pewnie dla tych dwóch panów tak, ale dla nas nie wiem. No, będzie jeszcze się działo <głos》> i sensacyjnie. Ja jeszcze na koniec mam pytanie do Ciebie, bo być może, że ja mam po prostu do tego stosunek wynikający z, z moich upodobań zły, ale jak widzę w filmie taką konstrukcję, a zobaczyłem w Czerwonych Makach. Patrzę, że kurczę, ten film się tak zaczyna. Ktoś oglądał film Pearl Harbor i postanowił połączyć te wątki e, e, takie miło, wątek miłosny z wątkiem wojennym w, prawie identyczny sposób i mnie to mdli wtedy. To znaczy wiesz, ja strasznie nie lubię właśnie podróbek, takiego, yy, takiego podpierania się y, czyimiś dokonaniami i właśnie takiego second handu. Kalki I... klisze jeszcze w gorszym wydaniu. No właśnie, ale mnie to brzydzi. A jak ty do tego podchodzisz, jak widzisz to samo, no bo to musiałeś zobaczyć. Mnie też to brzydzi. Tak, tak. jak najbardziej. Klisza to jest jedno z moich ulubionych słów na kanale, także i też mówiłem, że ten, ten wątek miłosny tutaj jest w ogóle praktycznie, no nie wiem, na najgorszym. No to takie smutne, że centralny wątek filmu i jakieś główne motywy protagonisty są najmniej interesujące, ale tak, pachnie to czymś takim, co widzieliśmy to milion razy, zazwyczaj zrobione lepiej i ja po prostu już. Kręciłem głową w kinie, jeśli chodzi o wątek miłosny, żeby on chociażby był jakoś ciekawie poprowadzony, żeby on prowadził do czegoś więcej niż w trzecim akcie taki naprawdę już po chamsku takie danie przesłania widzowi poprzez to, co ta pielęgniarka robi na koniec. Tak, czyli ukochana. Tak, nie, 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 chcę, nie, nie chcę spoilerować, ale <laughs> ta końcówka filmu to tak, kręciłem głową w niedowierzaniu, nie mogąc się doczekać, aż to powiem przed kamerą. A ja z kolei jak oglądałem film Czerwone maki w kinie, to były takie momenty, że nie widziałem tego, co jest na ekranie, tylko widziałem Łukaszewicza, w oczyma wyobraźni, jak siedzi na, przy biurku nad, nad kartką, czy nad komputerem, przepraszam, nad laptopem jakimś i kombinuje, zaraz, jak bym to zauważył. Mm. o tutaj zrobimy, że oni wpadają na siebie i tak patrzą i on, on widzi jaka ona jest piękna Zaraz, ale jak to tam było? I sprawdza, wiesz, w innych scenariuszach. A nie, to inaczej zrobimy. Wiesz, czyli taka, takie kombinowanie, takie hamskie kombinowanie. Dzisiaj to się przeradza w mówienie, że Chat GPT to napisał. No ale ja nie wiem, czy no by właśnie, lepiej tego nie napisał. No, no, właśnie ja już ostatnio zaczynam wchodzić w takiej krytyce stwierdzenia, że nawet chat GPT by tego tak nie napisał, bo to już jest zbyt proste, zbyt głupie. No tak, no niestety, no ten wątek jest. I, tak jak zaczęliśmy rozmowę, on jest bardzo odgórnie napisany. Znaczy, widać było, że ta finalna scena jakby to, co dzieje się w trzecim akcie, gdzie kończy nasz bohater i jak kończy się właśnie jego relacja z tą pielęgniarką, to jakby to było bardziej, powiedziałbym, wstecznie pisane, że to było podyktowane, że on chciał uzyskać no ten efekt i pod tą tezę pisał te poprzednie sceny, gdzie nie ma ani chemii, ani sensu, ani nie jest nawet ciekawe, co ten tam siedemnastolatek, że jest zakochany w pielęgniarce, co widzieliśmy tysiąc razy. Tak, ja no, uważam, że dobre filmy, nie wiem, ostatnio mówiłem na kanale, na przykład o Casablance, taka propos takich już bardziej. Casablanca. No dokładnie, i jest tam wątek miłosny, ale też są właśnie lo losy ludzkości, prawie się ważą, już na pewno Stanów Zjednoczonych i ten główny bohater, tam się podejść decyzję, czy pomagać, jest jakiś zarys geopolityczny, jest dużo innych aspektów, gdzie ten wątek miłosny jest tylko jednym z nich i coś tam gdzieś zmienia, pomaga nie przeszkadza na pewno. A tutaj, no. Można by go całkowicie wykreślić, prawda? Tak, no ja, ja bym go wykreślił. <grym> po prostu. Dochodzimy do wyroku, więc musimy. Ale teraz już nie mamy ról obrońca. Zresztą i mówię, tak moja rola. <grym tak, <grym uczciwie mnie nie oceniamy. Uczciwie oceniamy, więc powiedz, ile ostatecznie byś dał temu filmowi w skali od 0 do 10? E, dałem naciąganą piątkę, także wiem, że trochę więcej, e, ale tak, jest to taka piątka, gdzie bardziej myślę w kategoriach. No aż tak się nie nudziłem w kinie, Aż tak nie czułem aż takiego obrzydzenia, jak często czuję przy tego typu filmach, które naprawdę nie działają, ale to tak jak widać to moje chwalenie to jest takie. no takie, Po prostu widuję gorzej często. Masz dobre serce. Może, może miałem dobry dzień. Ja daję temu filmowi truje. I, I nie dam więcej, i nie dam się namówić, i, i rzadko nie daję, nam, A tak, ja nie namawiam. <laughs> podaję nie podaję aż tak niskie oceny. No, mu, to nie jest jedynka czy dwójka, no bo jednak pewne rzeczy warsztatowo zostały wykonane na poziomie drugiego reżysera, jak mówiłem, ale to jest trójka, czyli razem jak wyciągniemy średnią, to nam wychodzi czwórka. Myślę, że całkiem chwili. uczciwa, średnia dla tego filmu. Ja też naciągałem moją zonę pamiętam, że tak. Podobał mi się trochę bardziej niż poprzedni film tego reżysera, czy nie raport Pileckiego, albo akurat nie oglądałem Dałem, ale jeszcze poprzedni, ten Orlęta Grodno 39. A, tak. Ten tak. wydawał mi się oczko wyższy. Tam temu dałem cztery, więc też trochę w tak, na takiej zasadzie przyznałem na jedzie piąkę. cały czas tymi zleceniami. Oczywiście, że tak. No Zresztą, tak jak ja się śmieję, że to są filmy pisane dla właśnie, że szkoły pójdą i dowiedzą się o polskich patriotach prostej wiadomości. To przecież ja film, który on nie reżyserował, ale był współscenarzystą, o chyba Nil, tak? O tak, generał Nil. To ja pamiętam, że ja też byłem z gimnazjum na tym filmie, więc. <laughs> Także, no tak, historia. Dalej się toczy i teraz zrobili z tego model już biznesowy, gdzie i reżyseruję, i, i czekam. Zapewne, wiem, za, jak będzie dalej. zapewne za pół roku jakaś samosiera będzie albo jakieś inne wydarzenie, bo to wszystko. Nie też poczekaj. To... zmieniła się teraz władza w ministerstwie. To A może. może być teraz w niełasce, <laughs> <Może>. nie wiadomo. <laughs> A nie, wiem, czy, nie wiem, czy ten film zarobi. Może już tam będzie ile finansowanie. Na, w naszym box-officie, o którym będę mówił na końcu programu, jest na trzecim miejscu. A to. 300 tam coś tysięcy już. Ludzi no to tam miało. po 30 milionach budżetu to. No właśnie, to, to tak, tak średnio, ale to dopiero pierwszy tydzień. No to prawda. Y, no więc tak, Michał Lipiński, ponarzekajmy o filmach w ekranowym zerze czy zero ekranowym. I bardzo się cieszę, że odwiedziłeś nas. Ja bardzo dziękuję. Miło tak na co dzień oglądać przed ekranem. I A wzajemnie. teraz, a teraz <laughs> usiąść i razem porozmawiać. To moja ulubiona czynność w życiu, w życiu: siedzenie i gadanie o filmach. Także dziękuję bardzo. Bardzo się ucieszyłem, gdy zobaczyłem w repertuarze. Yy, Platformy Netflix, film pod tytułem "Mocny temat" z Gillian Anderson w roli głównej. No, nie jestem jedyny, który się cieszy, gdy Gillian Anderson jest w obsadzie, bo to jedna z ciekawszych brytyjskich aktorek, na dodatek aktorek inteligentnych. To nie jest takie oczywiste, nie w każdym przypadku ma miejsce, a w przypadku Gillian Anderson zdecydowanie tak. I kiedy dowiedziałem się, że to jest film o takim sławnym wywiadzie, jakim książę Andrzej udzielił swego czasu prezenterce BBC. Gdy były oskarżenia o jego kontakty z Epsteinem i oskarżenia o udział no, w całej takiej siatce pedofilskiej i, i, i chciano go jakoś uratować, wybielić, I w ramach tego Pałac Buckingham zgodził się na to, żeby on udzielił wywiadu BBC i pokazał, jakim jest fajnym człowiekiem i że te wszystkie oskarżenia są niesłuszne. On się zgodził i pokazał, że nie jest fajnym człowiekiem i że kłamie i że widać po nim, że kłamie. Ten wywiad okazał się dla niego no, dramatycznie zły. I potem królowa Elżbieta II nie miała wyjścia, mimo że to podobno jej ulubiony syn, ale pozbawiła go możliwości w ogóle reprezentowania korony w, w oficjalny sposób, no bo nie dało się już go obronić, poza tym, że nie poszedł do więzienia. O tym jest ten film. O tym jest także, jak przeczytałem w zapowiedziach, że kobiety, bo tam była... Yy, właśnie Gillian yy, Anderson, która yy, gra Emily, to znaczy tam była Emily, którą zagrała Gillian Anderson, i była producentka yy, tego całego programu, McAllister, którą zagrała Billie Piper. Yy, ale potem, kiedy film zobaczyłem, to się okazało, że wszystko jest nie tak, jak miało być. Po pierwsze, Gillian Anderson, która jest za mną, i z której obecności tak się ucieszyłem, i która jest na plakacie tego filmu na pierwszym miejscu, nie gra głównej roli, ponieważ ta jej rola dziennikarki jest w ogóle w głębokim tle. Ona praktycznie tam nie ma co zagrać, poza robieniem min, właściwie prawie w ogóle nie ma żadnego tekstu. I szkoda Gillian Anderson na takie mydło, na takie mydło scenariuszowe. Główną aktorką jest oczywiście Piper, Billy Piper, która gra tę producentkę Macalister. Gra przyzwoicie, no ale co z tego. Andrzeja, księcia Andrzeja gra Rufus Sewell, i no, no, jest niesympatyczny, tyle można o nim powiedzieć. Cały ten film y, można właściwie użyć jako, jako taką pomoc dydaktyczną na Wydziałach Dziennikarstwa, co można zrobić z wywiadem i, 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 i na co należy zwracać uwagę w czasie przygotowywania wywiadu. To może być przydatne, ale tak do oglądania, to on jest po pierwsze nudny jak diabli. Po drugie postacie, które tam oglądamy, wszystkie są retoryczne, papierowe, płaskie, bez życia żadnego. Yy, strasznie się rozczarowałem tym filmem. Mocny temat, słaby temat. Ode mnie 4 na 10. W kinach mamy film pod tytułem Czerwone Niebo, to znaczy mamy jednocześnie Czerwone Maki i Czerwone Niebo, więc trzeba uważać, do której sali wchodzimy, żeby się nie pomylić. Czerwone Niebo to jest film niemiecki, który dostał na festiwalu filmowym w Berlinie srebrnego niedźwiedzia, więc jest nagrodzony. To jest typowy film festiwalowy właśnie. Ja nazywam takie filmy filmami dla... Mlaskaczy. tak chodzą i mlaszczą, że ale fajny, ale dobry film, ale no taki interesujący, taki pokazujący w ciekawy sposób pewne aspekty, życia. i tak chodzą i mlaszczą. Jak już widzicie nie jestem za bardzo bliski tej grupie i nie lubię takich festiwalowych filmów do mlaskania, które są zrobione pod aktualnie obowiązujące festiwalowe mody. A tak oceniam film pod tytułem Czerwone Niebo. On pokazuje historię czworga młodych ludzi, którzy spędzają wakacje nad Bałtykiem. No nad niemieckim Bałtykiem, ale niemiecki Bałtyk i Polski Bałtyk są takie same, więc właściwie możemy sobie wymyślić i wyobrazić, że, że to się dzieje gdzieś w Polsce. Ja też spędzam wakacje co roku nad Bałtykiem w dokładnie podobnych okolicznościach, jak te. Przedstawione na filmie, więc bardzo łatwo się utożsamić z bohaterami. No poza tym, że oni są młodzi, więc może trochę inaczej myślą niż ja o świecie. Moim zdaniem są też bardzo tacy nudni. Nie, nie chcę uwierzyć w to, że, że młodzi ludzie są nudni po prostu z definicji. Są tacy. Jakby wypaleni. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że człowiek się zaczyna wypalać emocjonalnie, jeśli szczególnie intensywnie pracuje, albo w jakiejś korporacji pracuje, tak koło czterdziestki. No ale mając 20 parę lat już być wypalonym, już tak nic nie chcieć od życia, to mi się wydaje dziwne. Ale to wszystko jest nic. Jeden z bohaterów jest pisarzem. Paru pisarzy znam, jednego mam w domu. Naprawdę. To zupełna jest nieprawda na temat tego, jak pisarze pracują, a szczególnie jak pisarze pracują, jak mają tak zwaną pustkę, przerwę i, i są zablokowani i nie mogą tworzyć. Tu jest to przez Tomasza Schuberta zagrane no, bardzo tak powierzchownie, tak po łebkach jest zagrane, w ogóle w to nie wierzę. Jest dziewczyna, fajna dziewczyna, lody sprzedaje, ale ma osobowość dużo większą niż sprzedawczyni lodów. Grają Paula Ber, czy raczej Paula Ber, bo to Niemka. I, i, I podoba mi się, podoba mi się ta dziewczyna, tylko że znowu rola, którą ona dostała od Christiana Pezolda, czyli twórcy tego filmu, bo on napisał i scenariusz i wyreżyserował film, to jest tak zwany film autorski. Dostała taką rolę foremki, właściwie tak jakbyśmy cienie przesuwające się na ekranie oglądali, a nie ludzi z krwi i kości. Ja mam takie wrażenie, że oglądamy postacie, które są filmowo nieżywe. I że one trochę. Ja teraz napinam taką cięciwę sympatii i życzliwości i taką strunę życzliwości. Chcę teraz powiedzieć dobrze o tym filmie, więc myślę sobie, że Christian Petzold... Zafascynowany był twórczością Antoniego Czechowa, wybitnego rosyjskiego dramaturga, dramatopisarza. Jego sztuki mają w sobie ten nastrój, który ma film pod tytułem Czerwone Niebo. Więc to być może miała być taka inspirowana Czechowem niespieszna opowieść chwilami lekko zabawna, chwilami refleksyjna na temat kondycji ludzkiej ale jakoś to u Czechowa wychodziło lekko i wychodziło yy, yy, mieniąc się inteligencją. Tutaj mamy poczucie takiej jałowości i ten, ten Czechow w wydaniu niemiecko-filmowym dla mnie nie okazał się interesujący, więc pomimo mlaszczącego nastroju wokół tego filmu ja mu daję tylko 5 na 10. Na koniec box office, czyli co słychać w kasie. Które filmy najlepiej się oglądały w kinach w Stanach Zjednoczonych, na świecie i w Polsce? Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Tam na pierwszym miejscu Godzilla e, i Kong e, The New Empire. To jest numer jeden. Na drugim miejscu Monkey Man. Na trzecim Ghostbusters Frozen Empire. Na czwartym First Omen. A na piątym... Kung Fu Panda 4, czyli nie ma już duny w pierwszej piątce w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na świecie, świat idzie zawsze pół kroku za Stanami, więc te zmiany są y, trochę później, zachodzą. Ale tutaj mamy też na pierwszym miejscu Godzilla i Konga The New Empire. Kung Fu Panda 4 jest na drugim miejscu. Na trzecim Boy and the Heron. Na czwartym jednak ciągle Diuna część druga a na piątym miejscu first omen, czyli podobnie jak to było w Stanach Zjednoczonych, tylko tam first omen, czyli pierwszy omen już jest na czwartym miejscu piętro wyżej. A jak jest w Polsce? Polska idzie no, w dwa kroki za Stanami Zjednoczonymi. Najpierw są Stany Zjednoczone, potem jest świat, a potem jesteśmy my, ale pod względem pierwszego miejsca jesteśmy tacy sami. Godzilla i Kong. Nowe Imperium na miejscu pierwszym, ale na miejscu drugim jest cały czas diuna część druga, na miejscu trzecim, o wstydzie, są czerwone maki. No, myślę, że szkoły to robią, ale panie nauczycielki polskiego, zastanówcie się, czy na pewno robicie dobrą robotę, zaciągając dzieci na ten film, dzieci, uczniów, młodzieńców i dziewczyny. Yy, czy, czy oni... Coś fajnego, coś mocnego, coś ważnego z tego filmu zapamiętają? Ja mam wątpliwości. Ale jeśli jest inaczej, piszcie w komentarzach. Na miejscu czwartym jest Budda ciągle. Budda, dzieciak 98. Wczoraj widziałem w kinie reżysera tego filmu. Miał bardzo zadowoloną minę, więc chyba dobrze tam się w kasie zgadza. No a na piątym miejscu, tak jak na y, świecie i tak jak w Stanach Zjednoczonych, Omen początek. Tak wygląda kasa w Stanach, na świecie i w Polsce. A u nas program wygląda tak, że się właśnie kończy. Zapraszam za tydzień, za dziś dziękuję. Tomasz Raczek, za Ekranowe. Sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy. Philips Amelite TV. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.